Witam bardzo serdecznie w grze Air Supply na Amigę. Na początku przy wczytywaniu była taka szybka gra w Space Invaders. Dobrze, o co w tej grze chodzi? No po prostu ją uruchomimy, ewentualnie zmienię sobie przy pomocy klawisza C kolor tła, bo ten różowy jest taki troszeczkę za bardzo nieciekawy. A, to za ciemne. A może coś takiego. Tutaj jeśli trzymamy wciśnięty przycisk myszy, to po prostu cały czas strzelamy. No tutaj trzeba uważać, żeby nie dać się załatwić tego. I dwa razy przyciskając spuszczamy oczywiście na te budynki z napisem help, pomoc. I żeby dać tą pomoc ludziom, to popatrzcie co ja muszę tutaj zwalczać, nie? Ile tych samolotów i tak dalej. Oczywiście na pokładzie mam tylko cztery takie paczki, które mogę dostarczyć. Później, jeśli chcę dostarczyć więcej, to muszę wylądować. To muszę wylądować albo zostać rozwalony na lotnisku, żeby uzupełnili mi oczywiście zapas jednostek. No teraz już mam uzupełniony, bo mi się samolot rozwalili mnie, nie? Tutaj właśnie bardzo szybko się dowala w tej grze. To jest gra dla ludzi o mocnych nerwach. Można to lecieć w dwie strony. Czasami się udaje taki fajny manewr zrobić, że potem nie wylatują mi specjalnie przeciwnicy. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć trochę szczęścia. Kurczę, co się działo? A, to tam ok było, ja jeszcze raz im rzuciłem. Dobra, tutaj oczywiście wypadają też co jakiś czas, no na przykład w tą stronę, nie? Teraz tamten sobie, a kurczę, za daleko poleciałem, bo tu jeszcze można lecieć w drugą stronę, poleciałem za szybko, ale tutaj też trzeba, no nie zdążyłem zrzucić, bo już mnie oczywiście coś musiało rozwalić. Jest po prostu bardzo gra dynamiczna, według mnie trochę za bardzo. Jak na moje umiejętności, to raczej nie bardzo sobie z tym poradzę. Tu mam dobrą broń teraz w tej chwili, tylko czy uda mi się ją utrzymać? Jeśli by się udało, to jest szansa, że coś się tutaj przynajmniej pokaże. No zobaczymy. Mam cztery ładunki. Następny dwa razy przycisk trzeba szybko kliknąć, aby ładunek został zrzucony. Okej, tak. Tylko przy takim czymś, to co ja mogę tu zrobić, no? Takie fale normalnie lecą tych samolotów, że można dostać szewskiej pasji. Dobra, polecę w drugą stronę może trochę, co? Może będzie trochę lepiej. No, nie bardzo widzę. Mam tutaj, ale dobra, tutaj zrzucę. Okej, dobra, teraz mam właśnie w tą stronę, jak się leci, to oni przestają wylatywać i mam szansę na spokojnie sobie rozdysponować te paczki. Oczywiście mi się zaraz to skończy, nie? Jeszcze mi jedna paczka została, ale przynajmniej tu już będę miał pozaliczane. Tak, jeszcze jedną wyrzucę i będzie po ptakach. No i teraz pozostaje mi tylko wrócić, wylądować, aby dokoptować kolejne jednostki do dostarczenia. Zobaczymy, czy w tą stronę mi się uda wylądować. Wiem, że trzeba wolno lecieć, to na pewno. Natomiast czy z tej strony wyląduję, czy muszę lecieć właśnie w drugą stronę, to się za chwilę okaże, tak? Bo te w kółko się to wszystko powtarza. No. Także tak to jest zakombinowana ta gra. Dobra, zobaczmy, może wyląduję. Wyląduję? Ląduj! Cholera jasna. Wyląduję, ale w tą stronę jak będę leciał. No właśnie, a w tą stronę to już zaraz jest widać, co się dzieje. Kompletna zadyma. Nie wiem, ile jeszcze mi zostało budynków do... Aha, dwa budynki, tam pisze Missions 2. To oznacza, ile jeszcze budynków mi zostało do, że tak powiem, do dostarczenia ładunków, tak? No jeszcze dwa, no w tą stronę lecąc to raczej nie poradzę. Raczej chyba nie poradzę. O, już mnie nie ma. No. Po prostu niby tyle żyć jest, ale to jest tak ciężka gra, bo te samoloty latają tak chaotycznie, że po prostu masakra. No. Damage rośnie mi w tempie zastraszającym. Po prostu.
Chociaż ich pociski się rozpraszają, ale jednak no nie jest łatwo. A ten te rakiety ma po prostu przesilne. O, leciał tam samolocik. Kurczę, nie udało mi się go złapać. Miałbym dwa takie obok samoloty dodatkowe, co trochę wspomogłoby mnie w walce. Ale tylko trochę. Dobra, najważniejsze, żeby się z samolotami nie zderzać, bo te kulki to nie zabierają i te rakiety. Te rakiety, żeby uniknąć. Bo te kulki to nie zabierają za dużo. Natomiast no, te samoloty, zderzenia z nimi są po prostu zabójcze od razu. Praktycznie się ginie. Ok, repair. To jest naprawianko. Dobra, naprawiłem sobie wszystko. Jest szansa, dobra, czekaj, tutaj mam... Dobra, trafiłem. Ach, kurde, w bombę wlazłem. Jaj, game over. Ok, tutaj jest wszystko to, co udało mi się zebrać, czyli ogólna statystyka. Ranking 31. Ok, mam jakiś wpis. Wpiszę się. No i cała zabawa zaczyna się od nowa. No. I cała zabawa zaczyna się od nowa. Niestety, teraz jest ładowanie od nowa pierwszej planszy i wio. Dobra, może wezmę jakieś takie szybko kolory tutaj, żeby... Dobra, ten kolor mi się jakoś widzi. Już we mnie wleciał, ale na szczęście jakoś mnie tam nie trafił za mocno. Dobra, teraz tylko cyk. Poszła pierwsza. Poszła druga. Ach, te bomby takie puszczają. I tak łatwo jest się w nie wpakować, że szok. No dobra, zobaczymy. Co to jest to B, to nie wiem, ale biorę. Dobra, tam jednego nie załapałem. Musiałbym się wracać. Kurczę, musiałem w tą bombę wlecieć. No właśnie, to jest to, że... Tu jeszcze oczywiście jest coś takiego jak paliwo, więc jak będę się za bardzo, prawda, guzdrał, no to mi wreszcie paliwa braknie, nie? Też trzeba mieć to pod uwagę, na uwadze, że jeszcze mamy coś takiego jak paliwo. No, no jak to przejść w ogóle? Ta gra jest po prostu nieco przesadzona z poziomem trudności, trzeba przyznać. No, a niektóre gry na Amigę takie właśnie były, no. No i są, dobra. Chyba, że jak się broń jakąś zdobędzie, to jest szansa, że coś się tutaj ugra jako tako. Dobra, ten padł już. Chociaż nie wiem, czy ta broń się czasem nie kończy w pewnym momencie. Dobra, Reaper. Dobra, trafiłem, ale tam i tak jeden budynek zostawiłem. To fuel leciało. Dobra, nie będę się spieszył jakoś, bo... Kurczę, ale srają. Ja pierdzielę, no. 6 jeszcze pakunków zostało do dostarczenia. Nie wytrzymam, to jest po prostu szok. To jest po prostu szok. Jakby mi się udało właśnie zrobić ten taki manewr, w którym nie będą mi wylatywać, to by było coś wspaniałego. Dobra, ale to muszę właśnie zrobić... z głową. Ok, chyba się udało. Więc teraz będę mógł przynajmniej z tej strony troszeczkę tych budynków uratować. Dobra, jest dobrze. Teraz muszę naładować się z powrotem. Trudno jest się odwrócić, dobra, ale się udało. No nie w tą stronę miałem lecieć. Kurde, jego blaszka. Tu jeszcze jest jeden budynek. Zderzyłem się z helikopterem. Dobra, mam dwa ładunki. Może się uda. Może się uda temu uciec dziadostwu. Dobra, uciekać. Kurde, akurat musiał wylecieć dziad. Jak go tu w konia zrobić? Nie bardzo chcę się dać w konia zrobić, kurde, goście. Nie trafiłem, cholera jasna. Dobra.
Że też mnie musiało odwrócić w tą stronę. Dobra, jest to jakiś budynek, który muszę... Dobra. Tak, tylko jest tutaj jeszcze taka rzecz, że jak się już zrobi to w tą stronę na dół, to potem nie wylatują te rzeczy takie, które są usprawnieniami. No, już mnie nie ma. Kurde blaszka, no. No i co? No, nic tutaj nie pokażę więcej. No, co pokażę, jak jest gra chora? Za trudna gra jak dla mnie. Zdecydowanie. Nie mogę sobie z nią poradzić. Różne strzelaninki grałem, ale ta jest taka wyjątkowo nieprzyjemna. No trzeba by się nauczyć, jak te samoloty latają. Nie wiem, czy to jest to B, ale wziąłem. Dobra, popłynął. S. Jak się całe te rozwali, ich takie, jakby to powiedzieć, naloty czy coś, to wtedy właśnie najczęściej wypada jakieś usprawnienie. O, tu jest jeszcze, tak? Kurde, nie trafiłem. A to właśnie to jedno mi zostało. No to muszę tutaj trafić to. Tak, tylko czy ja to przeżyję, nie? Dobre pytanie, nie? Może przeżyję. Cholera jasna. Oj, ty kurczę. To tylko jeszcze jeden budynek. Oj, kurde, znowu nie zapałem tych samolocików. A niech to... już po ptaka, game over. Jeszcze tylko jedna misja była i to jest właśnie takie wkurzające w tej grze. Dobra, mam 30 miejsce. Z klawiatury się wpisuje, to przynajmniej jest szybciej. No i od nowa, nie? I od nowa trzeba się męczyć i tyle. Tak to właśnie wygląda. Ciężki jest ten stage pierwszy. A sobie nie wyobrażam kolejnych, bo to, co tutaj się dzieje, to... To jest moim zdaniem przesada. Przesada. No i te samoloty właśnie tak lecą, aby na zderzenie. No, no i tak, teraz tutaj już nie załapię. Dobra, no może tu zrzucę, jest. Dobra. Tak, lecą te czasem te rzeczy, które by mi się przydały, ale lecą w takich dziwnych właśnie. Dobra, no przynajmniej dwa budynki zaopatrzyłem, no. I tak mi ucieknie. Spryciarz. Punkty są tynfa warte. No ale dobra, ale są. O kurczę, blaszka tutaj już. No, wiesz kiedy wyleci ci z tyłu? Właśnie o to chodzi, że nie wiesz kiedy wyleci z tyłu. Nie spodziewasz się tego. No jakby jeszcze tak tylko z przodu wylatywały, to by było ok, ale to jeszcze wylatują czasem z tyłu. I już ok nie. No właśnie. No i to jest takie. Chrzanienie, a nie granie. Więcej chyba nie dam rady w to grać, bo to jest po prostu szok, co tu się wyprawia. IPR, chociaż nie wiem po co, wolałbym coś innego. No i co tam było? Bomba była. Jeszcze zdążył puścić bombę. Kurde. No i bądź tutaj mądry, nie? W tej grze. Teraz od tyłu będą mi lecieć. Co to V? Aha, dobra, to się przyda. Bo może teraz coś się tu będzie działo. No, szkurka wodna. Tylko to jest tak, że zanim coś fajnego wyleci, to trzeba po prostu zginąć z 4 razy. Dobra, zaopatrujemy. No najgorsze to są te z tyłu, o właśnie. Z tyłu wylecą i już jest po ptakach. I choćby nie wiem, jaką broń człowiek miał, to i tak wcześniej czy później diabli wszystko wezmą. Tak to wygląda. No gra jest ciekawa, tylko tyle, że ciężka, jak nie wiem co. L.
dla mnie szybkie strzelanie też może być dobre. No i tak. Dobra, widzę, że nie ma sensu, aby w to dalej grać, bo coraz bardziej kaleczę. Gra się nauczyła grać i teraz już mam problemy z tym wszystkim. Gra dla ludzi o mocnych nerwach, więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Amigę.